Szczęść Boże, w szóstą niedzielę Wielkiego Postu, czyli w niedzielę palmową. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w niedzielę palmową jest męką wielu ludzi, którzy słuchają ją raczej nogami niż uszami. Bo przecież trzeba przebrnąć przez prawie dwa rozdziały tekstu. Kilka stron opisu tego, co się dokonało w ostatnich chwilach życia Jezusa. Ponownie słuchamy o wieczerzy, modlitwie w Ojcu, zdradzie, procesie, biczowaniu, o drodze i śmierci. Wydaje się, że znamy doskonale te treści. W końcu co roku są one do siebie zbliżone, czy to według Mateusza, Łukasza czy Marka. Wielu wyjdzie z założenia, aby tylko przetrwać. Spróbujmy dziś jednak zrobić to zupełnie inaczej. Pozwólmy Ewangelii, by przepłynęła przez filtr naszej własnej historii. Pozwólmy, by Słowo dotknęło nas tam, gdzie tego najbardziej potrzebujemy. W końcu to Słowo Boże, a ono przynosi światło, pociechę, umocnienie i napomnienie. Dzięki temu zaczniemy pisać naszą nową historię o spotkaniu z żywym Bogiem. W minionym tygodniu czytałem dzieciom w szkole opowiadanie o osiołku, który miał piękny sen, że jedno ze zwierząt stanie się pojazdem dla Jezusa, by mógł wjechać do Jerozolimy jak król. Był wielbłąd, był koń oraz słoń. Osiołek się nie liczył. Tamte zwierzęta przechwalały się, które z nich jest znakomitsze. A osioł stał i słuchał. I to on został wybrany. Pełen radości wziął Jezusa na swój grzbiet i widział wszystkich ludzi tak licznie zgromadzonych. Słyszał ich śmiech i śpiew, hosanna. A kiedy wypełnił swoje zadanie, odszedł w cień drzewa i poczuł krople, której smak przypominał łzę. To płakało drzewo, które miało stać się krzyżem. Bo tak szybko zmienił się nastrój ludzi, którzy od radości przeszli do nienawiści. Od krzyku hosanna do krzyku na krzyżnie. Osiołek skwitował zasmucony, że ludzie są dziwni. Dzieci słuchały z uwagą, bo ich świat i wyobrażenia oraz wrażliwość są zupełnie inne niż dorosłych. Widzą więcej i czują inaczej. To połączenie euforii i złości jest paradoksem, bo taka jest Ewangelia. Rozpięta jest między radością i smutkiem, między triumfem a upokorzeniem, między przyjęciem a odrzuceniem. I my dziś też w niej jesteśmy. Może przyglądamy się z daleka, patrząc na rozwój sytuacji. Może czasem jesteśmy bardzo blisko, ulegając jakimś naciskom, by ściskając pięść skandować, że nie chcemy Jezusa, ale wolimy Barabasza. Bo Barabasz nie będzie nam wytykał błędów, gdyż sam był zbrodniarzem. A może opanowuje nas strach w kluczowych momentach i zamiast iść odważnie do przodu, znikamy pełni strachu. Są wśród nas tacy, co chcą tylko przyjemności, radości i zwycięstwa. Wszystko, co nosi w sobie znamiona cierpienia, odsuwają od siebie. Są też tacy, co w cierpieniu widzą swoją drogę, ale niestety to im ciąży i każdy możliwy sukces legnie w gruzach. Nie da się jednak być tylko w jednym stanie. Nie da się usunąć napięć, by żyć w spokoju. Po prostu nie ma radości bez smutku. Nie ma zwycięstwa bez porażki. Każde wydarzenie jest ważne, bo kształtuje nas. Dlatego tak bardzo Jezus zaprasza nas do wspólnego pokonania tej drogi. Od radości wspólnej wieczerzy do smutku grobu, do głosu ciszy, pustki i ciemności. Bo skoro mówimy, że życie toczy się między dwoma biegunami, to oznacza tylko jedno. Bo tej ciemności i żalu przyjdzie światło i radość. Jednak jeszcze nie teraz, nie w tym momencie, nie dzisiaj. Wiara chrześcijańska to przecież coś o wiele większego niż przyjęcie poszczególnych dogmatów. Wierzymy w to, co się stało dla naszego zbawienia. Wierzymy w miłość, która została nam objawiona w Chrystusie. Wierzymy w drogę. To droga, którą przeszedł Jezus. Prosta droga, na której zdarzyło się tak wiele. Wszystko. Całe życie Jezusa było oddane Ojcu. Aż do końca. Posłuszeństwo aż do śmierci. Dzisiejsza Ewangelia jest przeglądem naszego życia. Wchodzi w zakamarki naszego bycia w świecie i pyta, czy moja wierność jest wiarygodna. Czy moje posłuszeństwo Bogu jest prawdziwe? Czy moja wiara jest żywa? Słuchając dzisiejszej Ewangelii widzimy, że jest cierpienie, dla którego nasze słowa są tragicznie za małe i trzeba milczeć. Jedyne, co nam pozostaje, to spojrzeć na krzyż Chrystusa i uświadomić sobie, że Bóg nas nigdy nie opuścił. On idzie z nami na naszą Golgotę. Krzyż bez dalszych wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem nie ma najmniejszego sensu. On nie jest oszustwem, bo ma mocny fundament w Chrystusie, który trzyma to wszystko w całości. Bez Chrystusa nic nie ma sensu. Nasza wiara, nasze modlitwy, nasze działania. Nawet nasze życie bez Chrystusa będzie puste. Nasze życie to walka między dobrem a złem.
Kiedy jest dobrze, to wołam z innymi Hosanna. Ale kiedy pozwalam, żeby to zło we mnie zwyciężało, wtedy dołączam do tamtego rozkrzyczanego tłumu wołającego na krzyż z nim. Idę za tłumem, zamiast za cichym i pokornym Jezusem. Dlatego tak ważne jest to dzisiejsze odczytanie męki Pańskiej przez pryzmat mojego własnego życia. Rozpoczynając Wielki Tydzień, jesteśmy zaproszeni, żeby dać się Bogu poprowadzić w niełatwą przestrzeń pustki. I choć trudno zajrzeć w swoje serce, to warto się za to zabrać. Może dostrzeżemy, że również jesteśmy rozpięci między biegunami uroczystego wjazdu króla do Jerozolimy, a między tymi, gdzie setnik powiedział, ten prawdziwie był Synem Bożym. Cały czas Wielkiego Tygodnia zaprasza nas do schodzenia w głąb siebie. W tym wszystkim chce nam towarzyszyć Jezus, gotów, by zejść na dno naszego serca, byśmy zobaczyli, że nic dla Niego nie jest niedostępne. Jego śmierć nie jest końcem nadziei, ale jest złożeniem w grobie tego, co w nas jest niespełnione. A czekanie na świt poranka zmartwychwstania będzie oznaką, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zostanie oświetlone nowym światłem. Światłem nieznającym mroku. Z Panem Bogiem.